Radia Końcika. Informacje dnia. Zapraszam. Za nami kolejne spotkanie polityków Zjednoczonej Prawicy z mieszkańcami różnych regionów kraju. Wicepremier Beata Szydło w Zakopanem szczególną uwagę zwracała na sukces programu Rodzina 500+. Zapowiedziała też realizację kolejnych minimalnej emerytury dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci oraz modernizację dróg lokalnych. Z wyborcami spotkali się także m.in. Dookoła 13 maja, 13, dookoła 13 maja. Rozmawiał wczoraj z mieszkańcami Opoczna. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówi, że celem spotkań z cyklu Polska jest jedna i jest coraz liczniejszy przed wyborcami z dotychczasowych rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale też pokazanie nowych planów. W trakcie swojego wystąpienia minister mówił o wielu sukcesach obecnego rządu, m.in. o programie 500+, czy o obniżeniu wieku emerytalnego. Krytykował jednocześnie poprzedników. Obecni na sali mieszkańcy Opoczna mogli zadawać pytania. Pytali głównie o sprawy lokalne, m.in. o to, jak walczyć z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Opocznie. Były też słowa goryczy kierowane do rządzących. Siedzę i słucham i myślę sobie, że cały obecny rząd, partia rządząca ma kompleks platformy obywatelskiej. Naprawdę, mielibyśmy kompleks platformy obywatelskiej, to byśmy musi dzielić ze strachami twoje ramię. Ja tylko pomóż sobie, bo państwo będziecie dokonywać wyborów. Teraz już są narodowych, a za rok parlamentarnych. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że to przedwczesna kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Monika Wysławska, Radio Łódź. Premier Węgier Viktor Orbán złoży dziś wizytę w Warszawie. Szef węgierskiego rządu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Polska jest pierwszym krajem, w którym Orbán składa oficjalną wizytę po ubiegłotygodniowym zaprzysiężeniu na urząd premiera. Rozmowy będą dotyczyły kwestii bieżących, dwustronnych, współpracy regionalnej na forum Unii Europejskiej oraz spraw z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán omówią też stan polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej i wybrane projekty infrastrukturalne. W komunikacie kancelarii premiera napisano też, że szef węgierskiego rządu przedstawi plany na ostatnie tygodnie prezydencji swojego kraju w Grupie Wyszehradzkiej. Zakopiańskie Krzeptówki od wczoraj są sanktuarium narodowym Matki Bożej Fatimskiej. To tam 13 maja 1981 roku wierni modlili się po zamachu na Jana Pawła II. Uroczystego aktu ogłoszenia Krzeptówek narodowym sanktuarium dokonał metropolita krakowski. W homilii arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał niezwykłe znaczenie tego miejsca. Sanktuarium, które stało się sanktuarium narodowym. Miejscem świętym, do którego tylu pielgrzymów od tylu już lat przybywa, by ujrzeć i doświadczyć perspektywy nieba, do którego zdążamy. Po mszy odbył się jeszcze apel jasnogórski i tak zwana procesja światła. Maturzyści rozpoczynają kolejny tydzień zmagań z egzaminami. Dziś egzamin z fizyki, punktualnie o 9:00, zmierzy się z nim 20 tysięcy zdających. Również dziś egzamin z geografii. To drugi po języku angielskim najchętniej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu dokładnie o godzinie 14:00 otworzy 81 tysięcy zdających. Koncert laureatów zakończył 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W studiu koncertowym imienia Witolda Ludosławskiego wystąpili nagrodzeni artyści. Jak mówi członek konkursowego jury Tomasz Janas, występy młodych artystów pokazały nowe trendy na scenie muzyki tradycyjnej i folkowej w Polsce. Fundamentem festiwalu tradycyjnie był konkurs dla młodych wykonawców i jest szansą, prognostykiem tego, co się wydarzy, a wydarzyło się w tym roku bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał zespół Wokal Warsze Fit Jacaszek, który wykonuje tradycyjną żydowską muzykę religijną w nowoczesnej elektronicznej aranżacji. A na koniec sport. Piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin triumfowały w rozgrywkach Challenge Cup. Lublinianki w rewanżowym spotkaniu finałowym pokonały we własnej hali hiszpański zespół Rocasa Gran Canaria 27-23 i w dwóch meczu zwyciężyły 49-45. Lubelska Perła jest pierwszym polskim klubem, który zwyciężył w tych prestiżowych rozgrywkach. Nauga, auga, póki czas. Bujaj raz, a nie nas. Dodatkowo w centrum
No tak, mówi Ewa Grabowska, Jadzia Grabowska. Jedynie w zachodniopomorskim i na ziemi lubuskiej. Temperatura od 17 stopni w Rzeszowie, 20 w Suwałkach, do 24 w Szczecinie. Wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. W czasie burz przyspieszy i będzie porywisty. Radio Conchita Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Jestem papugą, siedzę na drzewie i widzę, że tu dzielą włos na czworo. Nie wolno! Radio Conchita. Aktorka teatralna, filmowa i pomyślałam sobie, że gdybym miała teraz wymieniać wszystkie nagrody, to skupiłabym się na dwóch takich głównych. Na dwóch głównych, czyli powiedziałabym o spotkaniach teatralnych i o przeglądzie piosenki aktorskiej, bowiem takie mam wrażenie, że... Nie pamiętam. Ale te z tego gatunku, z tego rodzaju, to bycie laureatem tego rodzaju nagród już w jakiś sposób uświadamia, że mamy do czynienia z aktorem też śpiewającym. Czy się bardzo mylę? To prawda, ale tam w tym Wrocławiu to ja dostałam dwa razy coś. Jedno to było za mszę wędrującego według Sabiny. Mm-hmm. I to jest tam jakby ważna nagroda w takim sensie, że była docenieniem naszej ciężkiej pracy, kiedy tworzyliśmy spektakl z prozy Stachury z poematu Oto i Fabula Rasa, plus śpiewałam właśnie. Śpiewałam różne piosenki, które były do słów, właściwie do poezji pod tytułem Missa Pagana, czyli msza pogańska, też Stachury. No i to było tyle przyjemne, że ten spektakl Persaldo zagraliśmy ponad 3000 razy. To jest taka właściwie ilość niewiarygodna. Aż się nie chce wierzyć. Nie, ale to tak policzone. To robi wrażenie. Policzone. Pani Anno, czy artysta... Ale przez wiele lat, bo ja to zaczęłam w 82 tak. chyba rok, albo trzeci, nie pamiętam. To jest jednak troszkę w czasie. No tak, ale to jest 3000 razy, to jest i tak niewyobrażalne. Mhm. Aktor powinien chodzić własnymi tropami? Zależy kim jest, bo aktor to jest tak samo człowiek jak każdy inny. A jeśli go dorzucić do artystów, to artysta. Oczywiście to chodzi własnymi drogami albo nie. Bo są też artyści, którzy są po prostu wykonawcami, rzemieślnikami. I to też bardzo dobrze. Tylko, że oni nie mają jakiegoś mola, który drąży, który każe im szukać. Czyli oni są bardziej odtwórcami? Trudno powiedzieć, bo dobry aktor, na przykład komediowy, to trudno wiesz, że jest odtwórcą, ale on nie musi szukać. On nie musi szukać, on wykonuje swój zawód na najwyższym poziomie i poza tym nie musi się niczym martwić. To szczęśliwy człowiek. Znaczy martwi się, ale akurat nie swoim warsztatem czy sztuką. Czy nie tyle sztuką, co celem tego, co robię. Mm-hmm. Czyli tym, co właśnie w sposób wytarty i wyśmiany, a dla mnie bardzo ważny, nazywa się jakimś posłannictwem czy czymś takim. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, pani tropami od zawsze było aktorstwo, piosenka aktorska? Nie, w ogóle. Nie myślała pani o aktorstwie? Ja nie myślałam o aktorstwie w ogóle. Ja skończyłam w liceum Zamojskiego, Smolna, 30 i potem właśnie nie wiedziałam o co chodzi, czego chcę tak naprawdę. Rodzice mnie namawiali jakiś poważny zawód. Myślałam, że się... A w liceum Smolna 30, tak? Poświęcić. Ale to Wrocław czy gdzie? No, ale w Warszawie na Smolnej 30 to ja uczyłam się niemieckiego, ale to była konwersacja niemieckiego. Pani Mariańska dobra była z niemieckiego, dobra, no ale pod nosem mówiła cicho. Pani Mariańska, sala wiesz na 50 osób, bo to Smolna 30 to jest wielkie, wielkie. No. Nie walczyłam o to, żeby zostawiać kolory jakoś szczególnie ciekawie,
tylko... Aktorka albo dobra, albo zła. Ja tak zawsze nasz Zdzisław Płosiński mówi. Później do tego doszły plakatówki. Albo dobra, albo zła. Zawsze lepiej ty jako ta... Żydówka też możesz słuchać papieża. A co? A ja? No, ojciec to popatrzył na to, mówi, no bo ja wiem, czy to się aż takie dobre, żebyś ty mogła zdawać. No ale zobacz, no lepiej, żebyś niż nikt by siedziała przy zrobić. A to jest, proszę państwa, jedno z tych pierwszych zdjęć Kodaka. Pierwsze zdjęcia Kodaka i ten Kodak był bardzo dobry. I nawet jeszcze nie było wtedy telefonu komórkowego, proszę państwa, nikt nie wynalazł telefonu komórkowego, nie było internetu, bo był Kodak, pewnie jeszcze jest ten Kodak, ja tam nie chodzę przecież. Pieniędzy dużo wydałam na tego Kodaka, tak, chyba że jeszcze więcej to można wydać teraz na T-Mobile'a pieniędzy, wiesz, no dużo bierzesz, dużo płacisz, potem okazuje się, że jeszcze więcej płacisz, ale na tym polegają te pajęczyce. Jak Polska te pajęczyce puściła, to one im wcześniej te pazury tu zapuściły, to więcej mogą wystrzać tych pieniędzy z ludzi. Ale te późniejsze firmy jak Lindorf czy co, inne takie pajęczyce, grupa Lindorf, no to już ludzie zdążyli się zorientować, proszę państwa. Zdążyli się zorientować i są protesty bardzo żywe, bardzo ostre w internecie i ostrzegające też, żeby nie dawać się, nie dawać się oszustom. Zresztą wiecie państwo, Świadkowie Jehowy czy jacyś ludzie święci to w te gówna nigdy nie wchodzili, no bo jak żeby na przykład Jola Mąkosa, która była pionierką wspaniałą, ze mną głosiła już na 4. roku prawa, była, miałaby zostać sędziną, prawda, tu w sądach w Warszawie, polskich sądach, czy prokuratorką, a już no skończyła z trudem to prawo, ale sprzedawała szwedzkie kosmetyki Oriflame, ponieważ te kosmetyki też z racji natury mnie zainteresowały, to też troszeczkę pohandlowałam, ale ja oczywiście jako ta aktorka dla wygłupów, bo nigdy takich rzeczy nie traktowałam poważnie, mydła i powidła, rozumiesz o co chodzi. No. W aktorstwie to zawsze nigdy takich rzeczy się nie traktowało poważnie. Chyba że teraz, no bo jak już taka firma zapuściła pazury, to musisz się liczyć. Ale te inne są zbywane i z nimi się walczy, więc dlatego ta postawa groźna ministra sprawiedliwości Ziobro, co nawet i w internecie widać. Nie daj się, nie daj się. Była to bardzo trudno rozróżnić talent i osobowość. W tym przypadku na scenie to by było podobnie, to samo. Nie, to znaczy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ jeżeli jeden jest, a drugi chodzi, to zawsze jest ciekawszy ten, co chodzi. Ponieważ ten, co już jest, to już go mamy dosyć. Każdy, żebyśmy go poznali, przychodzi ktoś nowy, to może być... No ten, co jest, to macie dosyć, no bo przecież wiadomo, że dzielenie włosa na czworo i się zbywa człowieka. No ale ja to mam rozumieć, że nie mam tego dosłownie rozumieć, że mamy go dosyć, że dziękujemy, że starczy. Ale jeżeli to miałaby być prawda, to prawdy nigdy nie mamy dosyć. Bóg konstans, Bóg perpetuum mobile, prawda? Chociaż to słowo też takie niebiblijne, ale wiemy o co chodzi. Brawa! A chcę panią zapytać o mistrzu, bo podobno jeden z wielkich mistrzów, pan Adam Haruszkiewicz, mawiał, że śmiercią dla teatru jest nuda, ale nudę też może wywołać aktor. Dlaczego? No bo są ludzie, nie aktorzy, no i przecież chyba zauważyła pani, to się przekłada. To jest tak samo, ta osobowość nie jest lepiej wyczona, chociaż jest coś takiego, z kolei trzeba, żeby to, jeżeli musimy to analizować, to jest coś takiego, że
Zatem jest ciekawy człowiek, bardzo inteligentny, fajnie się z nim rozmawia. Widać, że dużo przeczytał, widać, że ma dużo podejrzenia o roli, wchodzi na scenę na No i to pokaż, co ty mówisz teraz, tu wszystko zagraj. I nie ma, nie umie tego zagrać, nie, nie może, nie umie, nie umie, nie może, nie przechodzi przez ramkę, nie mogę. Czyli to jest radio Gącika. Nasze radio, proszę Państwa, musi być inteligentne. Jest inteligentne. Dlaczego? Dlatego, że my czytamy Biblię. No to od 40 lat, paru, 40 paru lat, jak głoszę, to przecież musiałam studia biblijne przejść wszelkie. Także, proszę Państwa, u nas nie ma czegoś takiego jak mydło i powidło, handel, sprzedaż, handel majtkami. Tylko po prostu my Biblię możemy sprzedać Państwu jeszcze. A to się liczy. Nazwisko mistrza Adama Hanuszkiewicza. I aby to nie był handel. W wielu miejscach wyczytałam, że między innymi mistrz Hanuszkiewicz miał rękę do zdolnych indywidualności scenicznych. Radio Gącika, halleluja. Intuicją to jest różnie, bo każdy, kto nic nie wie, to mówi, że ma intuicję. Prawda? Że intuicja podpowiedziała. Tak, intuicja mi podpowiedziała, a bywa, że intuicja źle podpowiadała. Że z tym trzeba bardzo uważać. Natomiast jeśli chodzi o Adama, on miał zmysł tak jakby przewidywania, co w danym człowieku, przez młodych ludzi zawsze próbował nakierować, co w młodym człowieku. Czy jest coś takiego, co go zahacza, co sprawia, że on by chciał dalej z tą osobą? I on to miał. On tak nie wyłapił też. I potrafił jakby znaleźć się w orbicie zainteresowań tej osoby i przewidzieć, do czego ona ma predyspozycję, jeśli chodzi o teatr. Czy na przykład nie wiedział, ktoś będzie śmierdził aktorem śpiewającym, albo nie umiał się czy pani że on nie widział tego, jak on się spodziewał, że może tak być. Ale proszę sobie, się wydaje trafnie, bo to jest Bryski. Marksowi oddany świat cały. Ale w każdym razie gdyby nie Antygona, to nie wiem, czy bym sobie potwierdziła, że to jest właściwy zawód dla mnie. A tam poczułam, że chyba tak, że może nam radę. To takie pierwszy taki, taka zwrotna, że to jednak to jest to miejsce, a to ASP zostało. Jakkolwiek wiedziałam już wtedy, że organ nieużywany zanika. I że w związku z tym nie będzie już na ale to by trzeba było ćwiczyć cały czas, to samo dotyczy śpiewania. Jak nie śpiewasz, nie masz koncertów, nie jeździsz z koncertami. Człowiek się śpiewać uczy właściwie w trasach. A właśnie tak robiła Lady Gaga. Przebierała się, ubierała, mieszkała. No ale tu w Europie, proszę Państwa, te baby takie chciwe, pazerne, na wszystko mieci być i one musiały mieć mieszkania piękne, stąd Rodowicz też. I z mężem Państwo zobaczą się pokłóciła, bo mąż powiedział, szlaban, ile będę łożyć, ile będę to opłacać, końca nie ma, zbankrutował się rozwiódł z nią, no teraz będzie sąd. Ale widzicie Państwo, Lady Gaga najmądrzejsza, bo pieniądze w błoto, po co, jeśli chodzi o to? Ona inwestowała w siebie, a nie w pieniądze, nie w mieszkanie, nie w samochód, a jeszcze i samolot, a jeszcze i wiesz. Który on strasznie mnie
Peszkowa. Balon ci wystarczy. Na balonie leci do Szwecji. Auga małga, póki czas. Bujaj las, a nie nas. No tak Ewa, Jadzia Grabowska mówiła. Auga. Ja mówię, jaka auga? Auga małga, póki czas. Bujaj las, a nie nas. No nie mają racji. Papież ma rację. Rację ma papież. Papież ma tylko rację. Ale jest w tym zdaniu tyle jego własnego przeżycia. Doświadczeń też? Znaczy, mówimy o wszystkim. Doświadczeń jego samego w tej roli. Jego samego w tej roli, tak? Że nie chowa się za rolę. Tylko, że a jednocześnie nie może być to do końca eksistencjalistyczne, bo jest wtedy nieznośne, aczkolwiek młody człowiek ma to do siebie, a byłam wtedy młoda, że nawet jakby nieznośnie eksibicjonistyczne, też może dobry. Bo młodość po prostu wybacza. Wolno. Gorzej jak eksmisjonistą jest 50. Albo 60. A czy z perspektywy czasu ocenia pani, że właśnie ta autentyczność, a może coś innego było taką wartością dodaną wtedy od mistrza Kamuszkiewicza? On uważał, że ja to rozumiem. No ja to głęboko rozumiem, co mówi ta postać. No i chyba to. I on mógł mieć rację. A czy w takim razie jak się rozumie, to aktor ma wtedy mniej ograniczeń? Poczucia sakralnej wartości. Bo każdy z nas, i człowiek, i aktor, ma jakieś ograniczenia. Co pozwala grać aktorowi tak, że tych ograniczeń nie czujemy, że ich nie ma? Że jest szczerość, to jest ta autentyczność, tak? Tak, szczerość, autentyczność, to na wiele pozwala. Na wiele pozwala, bo nic gorszego jak zakłamana szczerość. No tak. A czy rola filmowa albo rola teatralna właśnie powinna mieć takie cechy, zawierać takie elementy, żeby pani zdecydowała się ją zagrać? Nie, no to tak, ale to znaczy... Dobrze jest też kreować kogoś innego. Bo kogoś zupełnie innego. I to bywa warunkiem do zdecydowania się, że tak. Ale już na przykład, jak mnie pociągało coś, czego absolutnie nigdy bym sama siebie w tym nie obsadziła, bo bym na to nie wpadła, to też bym to chciała zrobić. A, czyli coś takiego też czasami kompletnie przeciwko jakby wyobrażeniu na własny temat. Rozumiem. I to jest taka poprzeczka tak dla samej siebie? Sprawdzić, zobaczyć, czy podoba. Tak, żeby sprawdzić, czy podobam i jak to zrobić, żeby to się dało zrobić po prostu, żeby to wyszło. To na pewno. A chcę pana zapytać o spektakl Zmienność Róże. To taki koncert. Tak, ten koncert. Czy to jest tak, że Były Lorca, Federico Garcia Lorca z muzyką flamenco i klasyczną. Tak, czy tam też autentyczność, emocje i to, że zabiera pani publiczność do słonecznej Hiszpanii, to też dla pani to było w pani stylu, czy to też było jakimś wyzwaniem? To było wyzwaniem, dlatego że Lorca jest formalnie bardzo ciekawy i nieoczywisty, to jest, ta poezja nie jest taka, że dokładnie wiadomo, jak to mówić. W swoim liście. A i to też wygląda, nie można tego tak rozebrać, że tak powiem, przez organizm. Tylko trzeba to zrozumieć i trzeba sobie formę znaleźć na to. Całe to stworzenie wzdycha, i to stworzenie wzdycha cały czas Mariano. W jednym i w drugim pobrzmiewa na dnie tego, co oni piszą, prawdziwe przeżycie. Auga, 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 stworzenie Boga, ja ci zaraz go stworzę. Auga, auga, auga. Tak? No emocje nie tylko, ale... Miro, przestań już! Przestań, Miro! Tyle piać! Dlaczego? To jest cierpienie.
kim jesteś ty, kim jestem ja. Oddycham pytanie, to wszystko, co mam. I fascynacja, to od zawsze. Gdzieś tam się skupię. Znaczy, nie, bo to... Krzysztof Bukowski, mój przyjaciel, to było wtedy wydawane w literaturze. W literaturze, tak, bo było czasopismo. W literaturze. Stawura w odcinkach, to były różne fragmenty. I tam też szło fabularaza w odcinkach. Krzysztof to złapał, a była zapowiedziane wydanie książkowe. Że zaraz. I on to złapał, przeczytał, ponieważ mnie to przyznał, więc powiedział, może to powinieneś zrobić, bo to jest dla ciebie. Moglibyśmy razem, ja bym mówił kilka słów o Stachurze, ty byś tak, Roman Siemański zagra. I tak to powstało. Że początkowo ja nawet mówiłam fragmenty prozy. Wiesz, tam Oklesa, takie opowiadania, kilka tam opowiadań mówiłam, ściekiery, żadnych fragment. Ale bo jeszcze nie było tego, a później się okazało, że jest dość materiału, żeby z fabulą raza i oto zrobić spektakl. No i właśnie dodać mu te piękne piosenki. I to jest tam Szadan Drującego, która... Szadan Drującego to jest tytuł Wojtka Siemiana. Tak, ale chcę zapytać o tę ilość spektakli. 3000. Znowu teraz wracamy do tego. Gdzie pani grała, jeśli chodzi o te 3000 razy? Wszędzie. I jak to jest? Powiedziała pani, że wtedy, kiedy... że to jest najlepsza szkoła, jeśli chodzi o te różne miejsca, różną publiczność. I jakie były, jakie to były miejsca? No ja mogę rzucić żartem, bo ten akurat jest malowniczy. Kiedyś graliśmy koncertowy w parku w Krynicy Morskiej. I tam po prostu były takie, ja miałam długą sukienkę taką pseudoskórzaną, do samej ziemi. I tak, kiedy już szkoły w tym, tak na górze podobnie latały, bo te midi latały wtedy już i przygotowywały się do jakiegoś pokazu. I całe takie petardy tych migów latały, ja musiałam przeczekać. Więc jak wtedy postanowiłam przerzucić pacyfistyczne wiersze na to miejsce, gdzie te migi, żeby się jakoś dostosować do sytuacji, dobrze to wychodziło. Ale najgorsze było to, że w pewnym momencie czuję, że coś mi chodzi po nocy, pod tą sukienkę. I w pewnym momencie, jak Roman Ziemiański, tak stoję, myślę sobie, nie mogę tych nóg poruszyć, bo jak je poruszę, to mnie to dziabnie. Ma prawo. I Roman Ziemiański zaczął grać wtedy, bo on o tym nie wiedział, ale miał moment, kiedy grał całówkę. I ja się cofnęłam i zobaczyłam, że tam, gdzie stałam, w tej szparze jest gniazdo os. I one mi pod sukienkę właśnie chodziły wszystkie. No było to ciekawe. Dla os bardzo ciekawie, prawda? Więc zeszłam po prostu tak, jak myślałam na grzyby, gdzieś tam z tyłu tego i podniosłam tę sukienkę i wytrząsałam, co się dało. I potem stanęłam butem na tej szparze i już tak spędziłam cały koncert. A zdarzało się tak, że to nie była musza koncertowa. Tak, tylko jakieś to wszędzie, bo na przykład graliśmy na Mazurach, nad jeziorem wieczorem, właściwie w nocy już. I to było morze ludzi. Morze to było kilka tysięcy, jak nie więcej. Jakie kilka tysięcy? Kilkadziesiąt, to tak jak nawet tych Woodstocka czy Woodstock, to nie było Jarocinach raczej, tak? Zresztą to było Jarocinach, to było. Tak, i ci ludzie wszyscy, jak zmierzchło, ludzie mieli wszyscy świece. Ale piękne, że tak falowali razem z tą muzyką. A proszę powiedzieć, dość teatralna oczywiście. No właśnie, a publiczność teatralna, a publiczność taka, o której pani mówiła przed chwilą, to jest ta inna energia? Różnie bywa, dlatego że publiczność teatralna wie, na co idzie. A to jednak powinna być trochę przygotowana. To jest przygotowana i jest w porządku. Bardzo, bardzo jest interaktywna, bym powiedziała wręcz, bo bardzo chcę tego słuchać. Ale jest publiczność też jeszcze taka, którą się zagubiło na spektakl. To ta jest trochę gorsza. To się zdarzało czasami, ale rzadko. Ale nie, oczywiście oni słuchali, tylko że widziałam, że nie jest to ich marzeniem. Natomiast ta publiczność taka jarocińska,
to koszta koncertowa też jest przypadkowa. To są ludzie, którzy to ochota polska, a fajnie, Sakura, o, czy tam. I tylko tyle, prawda? Ale fajnie słuchali bardzo. Musi świetnie w kalerze właśnie, tylko musi być dobre ogłośnienie. Natomiast ta publiczność jarocińska, no to są ludzie, którzy są bardzo często, byli fanatycznie słuchali w te teksty. To jeszcze wielka radość, prawda? A nad czym pani teraz pracuje? Teraz robię z kolegą próby i reżyserem, który w tej chwili akurat mamy przerwę, ale ja się z kolegą spotykam, dalej się uczymy, sztukę na dwie osoby, tę, w której Olbryski nie chciał grać. Mm-hmm. Czyli Heiner Miller Quartet. No, sztuka jest... No, gorzko obrazu Burcza, ale to jest właściwie przy tej próbie wysokości, i tak powiem, tego języka, bo to jest wielka proza, właściwie poetycka proza, to nic nie wiadomo jeszcze, czy to w ogóle będzie obrazobójcze, czy to się nagle nie stanie jakimś głosem współczesnego, konającego świata po prostu. Tak, zawsze zadaje pytania, prawda? Tak, bo to jest zgnilizna do sześcianu, znaczy jakby duchowa zgnilizna, bo tam zgniza, to oni rozmawiają ze sobą właściwie jak wrogowie, a udają przyjaciół. Także to bardzo pasuje do dzisiejszego świata. Mhm. Myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie i że to może być też wciągające dla publiczności. Teatr w pani życiu bardziej panią przyciągnął, wciągnął niż film? To jest taka przypadkowa historia, bo ja nigdy nie miałam takiego swojego reżysera, jak Krystyna na przykład, Janda miała Wajnę, prawda? Tak. Też tam miał Zanussiego, a ja grałam po prostu, grałam w filmach, no grałam nawet całkiem fajne role, tylko że nigdy to się nie stało jakąś domeną. Ja lubię film, tylko że, bo to jest ciekawa, że praca warsztatowa. Ty musisz znać tak dobrze, co ty chcesz zagrać. I reżyser, no ale reżyser to oczywiście, reżyser też wypuszcza lepiej aktora, co on tam nagada, bo to jest ciekawe. Wajda zresztą mówi podobno, że najważniejsze w realizacji filmu jest scenariusz, obsada, a później to jest żmudne piłowanie rączego. Po prostu w tym przypadku jest tak, że reżyser często oczekuje, że aktor mu podpowie swoim graniem. Mm-hmm. Da mu tę taką przestrzeń. Tak, chyba że przychodzi ktoś już tak formalny w myśleniu, że aktor ma grać tak i nie inaczej i po prostu wtedy jest ciężko. No ale też tak można. Natomiast tutaj dla mnie to było tak, że ja grałam, bo chciałam zagrać w filmie, bo to były ciekawe role, ale to nie zostało w mojej świadomości jako wydarzenie duchowe. Mhm. Nie, no po prostu grałam. A na jakich spektaklach pani dobrze się czuje jako widz? Co one muszą mieć? One muszą mieć... Nie powiem serio. Serio? One muszą mieć... jakąś taką formę, której jeszcze nie widziałem. Czyli zaskakiwać. Jak mnie nie zaskakuje teatr i człowiek, to może być nawet bardzo ciekawie, ale ja przysypiam. Tak. W środku przysypiam. Tak. Mm-hmm. Dusza, zmysł, po prostu. To nie jest nic takiego, co by jednak wprawiało w taki... widziałam spektakle Odwienie Obawy. To były ze dwa spektakle, czy trzy widziałam. Za każdym razem nie spodziewałam się, że tak można robić teatr. To mi się bardzo podobało. To były te najpiękniejsze momenty? Były piękne, tak. Widziałam fenomenalnie. Oresteja. Sztajna. Sztajn. Tak. To było grane w Teatrze Wielkim. Na zmniejszonej takiej widowni. To trwało 6 godzin czy 5. Dwie przerwy czy 3 przerwy. Ale to było... Ojej. Też pomyślałam sobie, że takiego teatru nie znam. Chciałabym się w nim znaleźć na moment. To rzeczywiście było wspaniałe, ale to się rzadko zdarza. Czy Peter Brook, który przyjechał kiedyś do Narodowego,
jestem srebrnym, nie srebrnym, jestem nocy letniej. Jestem nocy letniej i to też był teatr, którego się nie spodziewałam. I to było przeżycie. No było przeżycie, bo sam też oczyściłam na tej scenie. A wszystko tak prosto. Prawda? To mówi się, to jest najtrudniej zrobić, najprościej jest zrobić skulpturę, rzecz tak prosto, że się wydaje postać tak oczywista, że tak nie szło. A szło. Tak. A to jest strasznie skomplikowane rzeczy. I tu jest sztuka. Ale to jest sztuka taka, no, ekwilibrystyka, intelektualna, duchowa, to jest to są trudne rzeczy. To taka wyższa szkoła jazdy, tak? No tak, wyższa szkoła jazdy też. Nie bez powodu. Tam to chyba jest jeden w tym grupie, który pamiętam, tam wiele pamiętam, bo to było strasznie dawno. To jeszcze za Haruszkiewicza było tu raz starszy, był każdy. Że nie pamiętam, która postać goniła aktorkę. No chyba ten ważny taki, no nie wiem, zapomniałam, który, nie pamiętam. W każdym razie gonił aktorkę po scenie i były różne drzwi otwarte. I ona nie chciała go wypuścić, bo to na tym polegało, że ona nie chciała, żeby on wybiegł przez te drzwi. Ja sobie przypominam. I w pewnym momencie tak zrobili, że ta aktorka, nie mogąc go zatrzymać, po prostu w poprzek zawisła na tych drzwiach. A było to tak zrobione, że on ją ciałem przycisnął. Nie słucham. Ale to nie było widać w ogóle, bo on ją przytrzymał ciałem, żeby ona nie spadła. Bo ona wisiała w poprzek, po prostu równolegle do podłogi. No to rzeczywiście zaskakujące. Jest za chwilę trwało. Prawda? Ułamek sekundy. A nie wyjdziesz. Pach. I już. Tak. Prawda? Takie ułamanie wszystkich takich przyzwyczajeń albo konwencji, prawda? To jest takie. Nie, no w ogóle to jest... To jest teatr. To jest teatr. To jest teatr, który ma naturę teatralną. Natura teatralna, naturą teatralną. A chcę panią zapytać teraz o, powiedziałabym może drugą pasję? O pani... Pasję, którą pani dzieli, poświęca czworonogom, zwierzętom. Czworonogi, tak. Zastanawiam się, czy na jakiejś jednej noże coś kocham. Wszystko tak. Nie my dużo pięknie, bo on był wegetarianinem. Ja niestety jeszcze nie dorosłam do tego, chociaż już kiedyś próbowałam. Ja mówię, z wegetarianinem to nie znaczy, że był dobrym człowiekiem. Bóg Jahwe Noemu po potopie pozwolił jeść mięso. Dlaczego? Logiczne, bo rośliny za mało miałaś, gadzino. Ale on powiedział mi tak, nie jem niczego, co ma twarz. I to je przekonało. Prawda? To pięknie. Nie jem niczego, co ma twarz. A jakie twarze mają ludzie, którzy dokuczają, męczą zwierzęta? Nie mają twarzy. Nie wiem, no mają twarz... Przed mszą świętą główny celebrans uroczystości. Jeśli można by się odnieść do jakichś takich wzorców religijnych, to bym powiedziała, że to jest twarz diabelska, nieświadoma. Świadoma, bo to jest, głupota też jest diabelska. Bo to jest bezdenna głupota i brak wrażliwości. A taki brak wrażliwości, który nie zrównuj ludzi ze zwierzętami, bo czynisz siebie gadzinę. Chodakowska, czynisz siebie gadzinę. Tu jest tak w internecie, nie udawaj sprawiedliwej osoby. Nie wiedzą, co robią. Chcesz? Nie jedzenie mięsa. Chcesz? Nie. Je. Ze. Nie. I należy im się nadal. Mięsa. Proszę Państwa, ja znam różne osoby, no nawet Ela Pastecka, też nasza kochana Żydóweczka, my się jako obydwie te Żydóweczki kochamy, ale ona mówi, że ona zdecydowanie nie je mięsa, ale potem to mięso w końcu zacznie jeść. Dlaczego ona mówi, że ona nie je mięsa? Żeby się pochwalić tym, co ona mówi, rozumiesz? Takie zajęcia i powinny mieć, które pobudzają wyobraźnię i empatię. No to nie, dorosły to już ma małe szanse na to, że się zmieni. W związku z tym lepiej mu dać 10 tysięcy na wiązki. No bo sto. Bo Patryk Jaki, który to wymyślił, przegłosował to. Przegłosowali to w Sejmie. Bo teraz jest duża nowelizacja, czeka na uruchomienie. Patryk Jaki, ona jest... Dzieje wokół tego, właśnie zrobił się panoptykalny.
bo są straszne jatki koło tego. Bo jest wola pana Patryk Jaki. Taka wola, bo wyraził taką wolę. Jedz mięso, jedz. Za zlikwidowaniem w Polsce hodowli zwierząt futerkowych. Moja. Ilość bagna i moja. Jest to bronią swoich interesów. Moja ty chodakowska, jedz mięso, jedz mięso. Moja ty. Działa jak płachta na byka i chciałam jak najszybciej to uchwalić. Da. Dlatego, że choda. Albo jest XXI wiek Ska. I próbujemy trochę zrozumieć, moja ty chodakowska. I tak nie zrozumiemy jedz do końca, bo dopóki istnieją intensywne hodowle zwierząt na mięso, nie ma mowy o pełnej empatii. I? W ogóle to jest katastrofa też. Szanuj. To jest dla mnie część tego, co ja bym nazwała tak pierworodnym człowiekiem. Ryka. Że nie to tak, że żywo z wiadomości ja złego, to też. Jego. Ale na tym drzewie być i może było właśnie to, nawet nie wolno krzywdzić za bezdurno. Tylko dla uwielbiaj go. U, w, i, e, l, b, i, a, i, nawet myśli. G, o. Uwielbiaj go. A zresztą nawet gdyby tylko, to jakie my mamy prawo? Prawda? Także to, bo to jest dla mnie tak oczywiste, jest, że no, będziemy nalegać na to i będziemy walczyć o to, żeby ten zakaz hodowli zwierząt futerkowych był w Polsce stał się faktem, żeby upór rytualny, który w tej chwili mamy przywrócony przez prezesa Rzeplińskiego, jest, bo był przecież dzięki dyscyplinie klubowej PiS-u nie w 2015 roku skasowany w Polsce. Były wielkie afery, jest ale uczciwy i sprawiedliwy. Najgorsze jest to, że ten ubój rytualny bynajmniej nie służył temu, czemu mógłby zabrał służyć, tak zwanej konstytucyjności, co też jest dyskusyjne. Nie. Dlatego, że kania, on nie jest, że zabrał mieszkania na potrzeby własnych gmin wyznaniowych, tylko pan Rzeplińskiego otworzył ten temat na wielki eksport. My produkujemy Żydom mięso, szlachtując zwierzęta rytualnie, na eksport. A druga sprawa, dyrektywa unijna w tej chwili pamiętającego roku mówi, ludziom, że jeżeli jakikolwiek eksport, to na rynek wewnętrzny. Rynek wewnętrzny to jest niekoniecznie rynek polski, to może być rynek Unii Europejskiej. W ogóle, Libia, Egipt, wszędzie, gdzie państwo nie rzeczy. To są mieli pieniądze, ale paradoksalnie nie tak wielkie, żeby nie można było tego zamienić mieszkać na też fatalny, ale nieporównywalnie lepszy, normalny ubój z ogłuszeniem. Bo polska wołowina, już teraz to jak osoba, tu która jest kimś innym, bo truć. Polska wołowina, jak twierdzi co tu truć minister Jurgiel, o, i twierdził w 2015 roku, znakomicie się sprzedaje. Rzęka. I zamienienie tego uboju rytualnego na normalny, no trochę inne cele, tak? Czyli target inny, tak? Tak to się mówi. Człowiek to po prostu jest, nie ma wielkiej straty finansowej. To jest strata tylko dla tych, którzy w tym siedzą. Pod a tego tematu sebie nie będę rozwijał. I państwo zobaczą, jak oni tu kręcą, że to jest jakaś polityka. Puszcza powtórkę w Radiu 24, więc w powtórce jeszcze raz mówi, że ona przeklina tu Jurgiela. Zobacz, zobacz. W ogóle nie mieli gdzie mieszkać. Co tu truć o zwierzętach, gdy człowiek w potrzebie. Plus przychodzą tam zaproszeni lub którzy się wprosili, organizacje społeczne, przedstawiciele organizacji społecznych. I bardzo dobrze, bo tam są takie organizacje jak Otwarte Klatki, Niech Żyją, Rzecz Wszystkich Istot. I to są bardzo dobre, którzy mają własnych prawników. Kochaj jest też Jurgiela. Się skrzyknęło i mamy teraz tutaj kochaj też Jurgiela. Nie ma tam żadnych tak zwanych, jak to się mówi, przepraszam, lewaków. Bo jak się, jakby tam nie byli ma żadnych, patrz, patrz, tak zwani patrz, lewacy, patrz, to zostali ona coś przeciwko, wiesz, Krystynie Pawłowicz. Ale ja to mówię teraz zupełnie serio, dlatego że Marylu, nie ma nic gorszego, jak powoływanie się, ale to właśnie jest metoda. To jest metoda. Powoływanie się na jakieś cechy, które w ogóle w danym przedmiocie nie biorą udziału. Wszyscy myślą, że to jest, no tak się mówi, no niestety to jest nieprawda i dlatego ja to mówię,
bo ja też wobec tego musiałabym być lewaczką, a jestem prawaczką, że aż mi kurzy z głowy, no, po prostu. Prawie kochaj. Ale nie widzę, żeby się kurzyło. Kryj się. No, ale jeśli się kurzy, bo to jest niewidzialne. Pawy, ły, o, wy, i. Państwa gościem dzisiaj w studiu. No tego nie widać, że ktoś jest lewakiem. Tego nie widać na głowie. Co się kurzy? Kochaj, kryj się Pawłowi. Gdyby pani zechciała powiedzieć, czy, że Polacy tak deklarują, że tak kochają zwierzęta, co mogą zrobić? Kochając, żeby tak nie niszczyć. Mniej gadać, więcej działać. O. Aniu. I niech to będzie puenta. Dziękuję pani bardzo. Masz. Powtórka programu. Mniej gadać, a więcej... Luisa Wywód, witam. Dzisiaj goście Polskiego Radia 24 i audycji Warto Czytać są panie Adrianna Michalewska i Izabela Scholz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorki książki Dziewczyny chcą się zabawić. Dziewczyny z Łodzi, cztery bohaterki. Paulina, Iza, Amelia, patrz, Monika. Z Łodzi, patrz, Dziewczyny z Łodzi. Książkę o France, Kwirynie, Bronce, Amelce.